I witam was, kolejny odcinek, chyba nieszczęśliwy tym razem, 13 odcinek Path of Exile, naszym Pathfinderem pod Toxic Reina. Tak się tu sytuacja przedstawia. Oczywiście gram w serii, jak widać, mam czas, to siedzę. Zastanawiam się, czy by tego Frenzy Charge jakoś nie poodpalać, ale... Blood Rage mógłby być spoko, ale to ja bym musiał się non-stop healować, bo my nie mamy tego. Dobra, olewamy temat. Sety się zbierają. A my co? A my zróbmy coś fajnego. Ancient City Map, tier 3. Mamy jakieś mapy, to je róbmy. Na razie olewam te busty. Żółte mapki nas teraz trafiły. Dobrze. Znaczy żółte w sensie rzadkie, umagicznione. No na dzisiaj to będzie ostatni odcineczek dla mnie. Okej, co to jest za Ancient City? Kojarzę to. Dosyć upierdliwa mapka. Na środku... już jakieś dropiksy nam tu lecą. Na środku będą takich kilka, nie exili, tylko jakieś tam... wojowniki, magowie i w ogóle. Jeden chyba będzie skakał, drugi będzie czarował, trzeci nie wiem, co kupę będzie robił tam na środku. Dobra. Omijamy na razie. Nie czuję się na tyle pewnie, tak jak mówiłem, z tą postacią. Skończę odcineczek, zaktualizuję sobie poba. Fajnie, ogólnie POB Overlay pozwala automatycznie aktualizować waszego poba, jeżeli się tam zgodzicie, nie? Co jest na moje spoko. Mocny ten. Dobra. Klątwę dostało. Mobilny przeciwnik. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, powinno wystarczyć mu tam. Wystarczyło. Ale on ginie często. No, ten golem jest już taki... jakby to powiedzieć, żeby go nie obrazić? Shuffle Flask. Nie. Przypominam za każdym razem, jak takie mówię, takie nie. To mi się przypomina filmik Syfana na temat... poważna analiza na temat płaskiej ziemi. I tam był ten typ, który zobaczył ISS, nie? I tam było... pr 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 pr. Nope. Tak mi się, nie wiem czemu kojarzę. O, Blade Vortex! Odpalił mi się. No nie, szkoda. Dobra. Właśnie, dajcie ten znać, jak tam ten Blade Vortex, jeżeli ktoś tam grał. Bo ja, no mówię, nie mam za specjalnie czasu na to, żeby odpalić sobie i dofarmić do jakiejś sensownej tej postaci. Kurde, ale muni się tu zrobił. Dobra. Sytuacja wyjaśniona. To olejmy, to dajmy, Roach Markery weźmy. O, kolejny Essence. Level up. Level up standardowo tutaj. Jeden punkcik jeszcze i mamy super spell damage. 100%. Aktualnie mam 95 minus 10 z max life'a, który jest tu. Czyli odjąć, no to akurat 15 nam wymaksuje. Na następnym levelu 100% supresa będzie i 53% procenty supress spell damage. Fajnie, ring. Chyba będzie secior, co? Jakiś bleed widzę na nas wszedł. Broadhead arrow. Fajowo. Dobra, Nightmare Bazinet możemy wziąć. Chociaż ja i tak wolałbym Energy Shield. Wróćmy się tutaj, bo tutaj będzie końcówka mapy. Co tu jest? Hinder Fire, Ignite Resistance. Nie robi nam to. Zaforane Blade Vortexy. Hinder nas spowalnia. O, dostałem tego. Okej, weźmy to. Przekazanie zmiany.
Jutro sobie na rano, stary, ja to przeczytam sobie później. Nie będę na wizji czytał przekazania zmiany. No jeszcze takich cudów jeszcze nie grali. Dobra, Energy Shield praktycznie im nic nie daje. Jest potencjał na zrobienie łuku jakiś fajny. Regal Orb. Można ten łuk, co tam trzymam, spróbować zalterationować. I zrobić z niego regalem coś i dokrafcić jakąś właściwość. Bo regal narzuci plus 1 tak naprawdę, czyli i open suffix będzie i prefix. Dobra, już mamy tutaj bosiorów, jeden się przewrócił. Dobra. Trochę czytelność tej walki mnie tutaj przeraża. Odpalmy tego siusiaczka. Chain Belta weźmy. Jest ten Legius coś tam. Odpalmy tu. Pamiętam, że koleś kiedyś mnie poskładał właśnie jak był chyba w duszku zaklęty tam. Trochę hitnąć potrafią, jak trafią. Musimy Physical Damage Mitigation zrobić. Lightning Coil może kupić. Wydropić to chyba nie. No już. Nie. Weź tam przyzwij coś. Cyk, cyk, cyk. Ten. Jak to się nazywa? Ten. Rapier to raczej nie będzie nic, tak se wziąłem. Wiecie, proforma. Grace by się też na tym nawalu przydał docelowo. Zawsze to z hejstem można na bossach odpalać i mieć szansę uniknięcia ataku dodatkową. O, zróbmy porządek. Tier pierwszy mapki. Ja mogę już sobie ją farmić poza nagrywaniem. Okej, okay, i teraz tak, żebym się nie zepsuł tutaj. Czy mirrored itemy mogą być? Czy mirrored itemy mogą być? Tego. Uskuteczniane pod. Jak to się nazywa? Recipe. Tu ring. Podoba mnie się to. Czyli trzeba, to na pewno chcę zidentyfikować. Physical damage, multiplier, co? Life, fire, rest, damage, overtime, multiplier. Ulala, suffix, prefix. Ulala. Daddy. To do identyfikacji. Co? Do identyfikacji. Life, resistance, armor and evasion. To jest chaos. Tego life'a nie ma dużo, dobra. Czyli, ale to chromatica weźmy z tego. Nope. To jeszcze. Super. Tu. Ring. Jeszcze jeden ring. Fajowo. Ja tu muszę na spokojnie to robić, bo ja nie chcę głupoty zrobić. Dobra. To na sprzedaż. Co to jest? The Goddess Bound. Super jest. Polecam. Dobra, to. Akcept. Regal. I teraz tak, jeden hełmofon mogę zużyć na Ultimatum Scarab. A no tak, bo za metamorfa chyba, nie? Mają przejść, jeżeli się nie mylę. A myleć się mogę, że tak to powiem. I teraz tak, jeden hełmik. Ten hełmik będzie do Recipe'a. I to Recipe'a robimy teraz tak. Tak. Ring, amulet, to. Rękawice, buty, armor i weapon. Greetings. Hi. 10 chaosów, ale my z tym idziemy, co? Zróbmy tak, no.
Bo nie wiem, czy wyjaśniłem w poprzednim odcinku. Tutaj sobie zrobię ten, tu na handle sobie taki mały siusiak zrobię. A tutaj sobie zrobię na tego, nie? Na zidentyfikowane rzeczy. Zawsze to jeden chaos do przodu tam. Z takich przedmiotów, co ja tam tego. Okej. Dobra, nie, to zrobimy, czekajcie. Zróbmy, żebym ja o tym nie zapomniał. Tu. Ancient City. Dokończmy mapkę. Zastanowimy się nad tym kołczanem, bo wygląda... Wygląda dobrze. Nas bow damage chyba tak aż mocno nie obchodzi, jak multiplier do chaos damage'a. Znaczy do damage overtime'a. Dobra. Jakieś equilibrium mi tu rzuca. Trzeba też będzie pomyśleć, które armorki my chcemy sobie zrobić na 20 quality i już je zrobić. Takie, co będziemy raczej rzadko je wymieniać. To będzie następny taki krok, żeby mimo wszystko... No, jakiś bleeding tu wszedł. 1060. Dobra. Weapona możemy podnieść, bo tam weapon nam się zużył na chaos Recipe'a. Dobra. Recepta chaosowa. Tak z jednej strony chciałbym... Oj. Żeby za dużo tych przedmiotów na Divina nie wypadło. Żeby mimo wszystko... To nie jest jakiś lens? No, Maligar lens. When you die. No, takie se. No, bez Evasiona to tutaj można nieźle się poskładać. Nie chcę, żeby tam za dobre itemy wypadały pod względem takim, że... Kurde, no, mogłoby być... Trochę ciekawiej, gdybyśmy musieli kombinować z tymi itemami na początku z handlem, nie? Ja nie mówię, że poprzednio jakoś ja tam wykorzystywałem potencjał tego. Chain Belt. No nie sądzę. Corundum. Silvera. Trochę żałuję, że tam Onslota nie tego nie wziąłem. Chyba nie zostawiłem, bo też mi wypadł sobie. Phasing się odpalił. Lightning nam ten szok aż tyle nie robi. Scrolle podnosimy, bo one są jeszcze dla nas dosyć istotne. Dobra. Zero monsters remain. Ok. Więc zawsze szansa, że jakiś Strongbox się gdzieś schował. Ale chyba nie w tym przypadku. Ok. Pyk. A zaś ten golem. Ale on ginie szybko. Zaraz z niego zrezygnuję chyba ostatecznie, dobra. Tu. Weapon. Tu. To. Dobra, czaję. Rękawice tu. Tu jewela, trochę się zgubiłem. Buty mamy, to jest chromatic. Fire cold movement rarity. Life'a można byłoby dolosować, ale ja wolę mieć jeszcze armor, okej. Okay. Akcept. Flooded mina mamy. Czemu ja mind mówię cały czas? Dobrze, tu, pyk, cyk. Co my możemy tu dać? Life'a mamy, 56. Resisty nam padną. Ale resista chyba możemy tak jest dolosować. Możemy attack speed dolosować. Czemu jest na czerwono? Przecież ja mam chaosy. Oho. Także resist prawdopodobnie będzie. Defense. Co tu mieliśmy? Dexa. Dex nas nie boli, ale life'a będzie mniej. Mhm. 65 żyćka mniej. I resisty na colda padną. Także tutaj byśmy mogli zrobić 11 colda. Potrzebujemy 11 colda resistensa. Tu. Cold and Chaos Resistance zróbmy. O, czekajcie, bo my tak sobie tu zmieniamy.
2200. 2250. Ja tak speed spal. Teraz mam dylemat, czy to się jakkolwiek opłaca. 2200. 2250. Chaos damage per second. I ten life poświęcamy. Ale chaos resistance wzrośnie. Mam dylemat moralny. Chyba nie. Na razie zostawmy tak jak jest. Więcej life'a, brak problemu z resistami, chaos res na razie nie jest potrzebny. Ten łuk. Mamy regal orba. Dajmy mu jakieś 19. I spróbujmy coś tam zaczarować. Bleeding, nie. Bleeding, nie. Lightning damage, nie. Poison damage. Projectile speed też nas nie interesuje. Global critical strike multiplier plus elemental damage tam był. No, ścienizna, koblizna, jak to mówią. Projectile, chaos resistance, elemental damage. Boję się, że przeklikam to, co mi odbędzie się. Attack speed 13, no nie. 10. Nie, lipa. Dobra, ale porolowaliśmy, zawsze jakaś próba podjęta jest. Okej, mapki. Pyk. Grotto. Monster life może być. Krytykale. No, tak średnio. Ale róbmy to. Pyk. No tak myślałem, że będzie troszkę lepiej, jeżeli chodzi o ten Kouchan. Tak jeżeli mam być szczery oczywiście. Ale nie rezygnujemy z niego. Of course. Ja, mieliśmy zobaczyć jeszcze quality na armorkach. Dobra. Weapony mamy. A, bo tu jest jakiś bosior. Ale to jest bosior, którego chyba jeszcze nie widzę. To wezmę. Nie pamiętam, co tam jeszcze potrzebowałem. Dobra, chodźmy w prawo. Zaś ten golem padł. I znowu go nie przyzwałem, bo się zacząłem ruszać. Golem co najwyżej minimalnie zbiera tego agro, nie? To też jest jakaś tam defensywna zależność. Okej. Pierwszy, czwarty dajemy radę, nie? Widzę, że tutaj problem z rzucaniem za narożnika było. Więc musimy sobie... jakoś poradzić. Pięcioling. To by było coś, co by mnie bawiło już tak trochę. Więc trzeba byłoby coś pomyśleć. Ale nie w tym łuku. Szybciej bym chyba ten armor zaklął. On znowu padł. Ten golem to jest cienki jak sik pająka. Wall haste. Okej. Jeszcze nie mamy 100% supres. Więc to nie jest takie hop-siup z tymi magami. Trzeba uważać. Augmentation. Mało przydatny orbik. Przynajmniej z mojej perspektywy. No ale cóż. Alterationy bym musiał zacząć zachowywać.
Bo jak mi się tego pojawi Instilling Orb, to kupiłbym już jedną potkę, o ile mnie stać. Jakąś taką docelową, wiecie, na bogatości. Pozwólmy sobie Val Orbika odpalić na hejście, pyk. Kolejny. Robal z niego wyszedł i jest dodatkowy drop. Ja fan. Bo nie padłem, bo jakbym padł, to bym nie był fan. Znowu umarł. No tank to jest z niego przekozacki. Enrages periodically. Jeszcze nic nie wydropił Wizum. Jest Strongbox. Detonate, na to trzeba uważać. To potrafi zabić znienacka. Dobra, róbmy tutaj siekę. Okej. Despair. Kolejny level, no ten nie może we mnie trafić. 28% już zbija. Karta, Hermask, Wisdomy widzę jest. Olewka na takie pojedyncze sztuki. A w sumie racja. Później tego jest tak naprawdę taka masa. O, trochę zabolało. Ja zobaczę sobie ten kołczan, jak skończymy tutaj nagrywać w Papo Building, jak to się tam klaruje. Super Iron Ring, Contract. Wallokacja, tu wallokacje będą już rzadkie, więc szansa, że my tam wejdziemy, jest nikła. Co tu jest bossem, bo nie kojarzę. Zaraz się chyba dowiem. No. Kurwa, Monsters Number Damage. Ej, to nie jest aż takie harde chyba. Powoli, ale skutecznie. Tam 5% to było 5%. Aha, 5%, że corrupted itemy będą nam wypadać. Dobra, na razie nie jest groźnie. I taki pu. Oj! Właśnie, i taki pu zgon. Dobra. Pamiętajcie, że oczywiście lokacje walowe mają wyższy poziom o 1. Jest 7-2. Dobra. Tu chodźmy, bo tu u góry widziałem taki strzępek mapki, więc jest szansa, że to tam wyżej idzie. Dobra. Ustawmy się tu na bezpiecznej odległości. Jak będzie bardzo groźny jakiś przeciwnik, to po prostu sobie podarujemy to i wyjdziemy, nie? What? No, trzeba uważać, tak zapewnie stoi, patrzcie co oni robią. Gripple, to jest pod projectile attack damage. Ej. Ale to jest czysty evasion. Ale czekajcie. Bo tu jest notka, że modifier projectile attack skill damage over time. Czyli tak naprawdę takie rękawiczki dają nam damage over time. Apotekari Glovesy, one nie są jakieś Armor Energy Shield? Mogę się mylić. Dobra. Schodzi dosyć fajnie. Tak wszedłem tam, a nie do końca wiedziałem, jakie ma modyfikatory. Dobra.
czyżby level miał być? Jakiś bleed? Oczywiście golem padł. No i nie jest taka łatwa ta lokacja. Okej, niech sobie padną. Nie, nie idę do góry, bo sobie zgarnę jeszcze więcej potworków. Ale on dostaje. Ignite jakieś. No tak się skupiam trochę na tej miejscówce, bo lekko nie jest. Pyk. Pamiętam, kiedyś padłem z 2-3 razy właśnie od tego typa na tych jego lodowych, czy jakie to są, ścieżkach, co zostawia. Dobra, tu gdzieś bosior jest, więc tu się uspokójmy trochę. Ciekawe, co jest bosiorem jeszcze. O, dużo tych jest, niedobrze. Wyciągnijmy ich troszkę. Tu jakiś żółtasek. Burning wpadł. Zasłona w postaci. Dobra. O nie, pająk. Dobra, mamy go. Stój w miejscu. Dobra, leży. Super, warto było, warto było. Jestem. Szkoda, że. Chociaż tu skaura, ale kurde, że my trafimy coś. Nie, bo my nie trafimy nic ciekawego tam. Byłem też, wolę to wziąć. Dobra, wychodzę stąd, już tam nie przyglądam. Val Ice Nova. Ale to jest superior, więc spoko. Superiory są jak najbardziej w cenie. Dobra, idziemy stąd. To teraz będzie trochę prościej. Na takiej lokacji po prostu będzie troszkę prościej. Jest, level 75. Okej. Maksujemy supresa. Jakieś bleedingi wchodzą mocarnie. Aha, jest corrupting bleed, dobra. Więc trzeba też uważać, to jest. Kiedyś to chyba było bardziej upierdliwe, ale też było łatwiej to jakoś zauważyć niż tu. Unikatowe buty, które kompletnie nic mi nie dadzą. Ale podniosę. Nie to, tu. Okej. Idziemy dalej. A tu nie będzie ten taki chaosowy golemik bossem? W takiej kanciapie z fioletowymi kryształami będzie siedział? Tak mi się coś wydaje. Ale mogę się mylić. Niestety, ale ten blind nam nie robi za dużo. Co najwyżej evasion zmniejsza tam o 30 czy ileś procent. To jest upierdliwe. Ale przynajmniej many nam nie zżera i nie jest tak jak na Blade Vortexie. Dobra. Leży. Chodźmy do miasta, tam porządki porobić. Czasu to my jeszcze mamy sporo, moi mili.
Porządki w skrzynce zacznijmy robić. Tak powoli sobie musimy tutaj. Rękawice wszystkie mamy tak naprawdę, oprócz armora. No i niedobrze, bo tego tam wolę zidentyfikować. Aha, armor mamy 20% tu. Dobra, to tego armora bierzemy sobie tu. Rękawice wszystko mamy, czyli to możemy zidentyfikować. Ringa nie, żebym się nie... O, mamy se... O kurde, mamy seta. Dobra, ring kolejny, tu. I te rękawiczki na chromatiki idą i tyle. Pyk, 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 pyk. Butki. Movement speed 20, evasion. Super. Pod flaski też buty. Okej. Tego ice nowe walimy nie do góry, tylko tu, bo ma quality. Okej, wisdomki troszkę powpadały. Konserwatory mamy zrobione, to możemy oddać. I to byśmy sobie tu wrzucili. Okej. Fajnie, jest coś tam porobione. Dobra. O! Esencja jakaś taka ciekawsza. Coś ja tu chciałem. Aha. Tu mnie pięciolink kusi. Ale nie mam tutaj fusingów chyba. Żeby próbować nawet. To. To. I budki też, bo mamy gotowego chaos seta. Oczywiście nic się nie stanie, jak go nie... O, jest. No, tak jak myślałem. Chaosowy golemik. Dobra, ja tam klikam, bo będziecie tam narzekać, że to słychać. Okej. Okay. Mapka jest zrobiona. Pyk. Pyk. I teraz pytanie, czy ja chcę tędy przychodzić? Raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa, trzy. To samo wyjdzie, tylko tu mamy dodatkową szansę na mapę. Więc wolę większą szansę na mapkę, bo potworki praktycznie na każdej mapie staram się czyścić cały czas. Dobra. Okej. Jak będę sobie sam grał, coś tam biegał, to będę musiał skupić się na farmie alterationów. Bo tego to my będziemy potrzebować jeszcze w tysiącach. O, siemano, chaosik. Dobra, supresik jest praktycznie 100%, więc jest troszkę lżej. I jeden monster gdzieś został, ale już nie będziemy chyba za nim biegać. Zróbmy sobie tier pierwszy mapki i zróbmy sobie dla jajec te ligowe rzeczy. Tak na koniec. Aha, nie, bo my mamy do zrobienia teraz tak. Do sprzedania na pewno mamy to. Akcept. To i to. 11 chaosów. Mamy buty, hełm, rękawice. Okej, buty, hełm, rękawice. Weapon, armor, ring, ring, amulet. Ten hełmofon. Tu i pasek. Ale pasek możemy wziąć w sumie stąd. I kolejne dwa chaosy. A to nas sprzedaż. 80 life, a nawet nie jest taki zły. No ale jak ja zdejmę hełm, ja nie mam energy shielda i leżymy. Dobra. 3 fusingi. 23 fusingi. Czy jest sens to klepać? Ten pięciolnik na razie mi chyba nic nie zmieni. No, mapka. Tier pierwszy, co? Flooded Mine tylko mamy. Krytykale, fajne. Nie. Dodatkowy damage, power charge, unique boss, dobra. Nie. Mamy podki zrobione, to, ale te podki moje wyglądają jak bieda, nie? Taka totalna. Dobra, Flooded Mine. Tier pierwszy, wiem. Tak, no, o nie, 34 minutki, panie. Świat i ludzie jeszcze. Dobra.
Ten mi tu wskrzesza jakieś bydło. Glacier, tier pierwszy, fajnie. Ja sobie mogę ten pierwszy tier klepać, no tak nie jest, że nie. Okej. Tak jak powiedziałem, tak robimy. Dobra, ja się nie znam, czy to jest jakiś czas ograniczony. Mówię, ja tu byłem z dwa razy na razie, nie? Dobra. O, o. To był unikatowiec jakiś. Tincture, tincture. I'm not up to that just yet. Yes? Tego bym wolał, szczerze. Ja patrzyłem sobie na te skill, jakieś tinktury, spoko, ale ja potrzebuję flaski. Z moim takim pomysłem na builda potrzebuję flaski. Więc wolałbym tego primalista wziąć. I jeszcze jest szansa na te charm sokety, który jest... No, to są tinktury. Killing strike. Hit steel frenzy charge, killing strike. To jeszcze można... Aha, unmodifiable. Jest. Dobra. From kills. Muzyczka jest fajna. Tinkturesy. A, czy jest... Tego chcę. Ale pokonaliśmy jakiegoś bosiora. Się cieszy. A to był ten, nie? Z tej mapki. Ja nie przypomnę sobie. Jest taka mapka. Walczy się, on taki głaz rzuca i tak dalej. Na środku jest takie bajoro. Oni klepią. The Primal Huntress. Dobra, hi. Share my fire, if you wish. O. No wyśniemy to, co tu było. Warcries, to mnie Warcries i nic. To jest Equip Rucksack. O, ja lubię zbierać, tym się przyda. Primal Wisp. To są które? Damage Remover. Currency Item. Okej. Yours will be a path of ferocity and struggle. Stryk? Purczurase items. He. Co to jest? Increase endurance charge. No to my teraz, to my to. Strength and intelligence. Super node. Ej, w sumie nie taki głupi. Chociaż chyba głupotą jest zmarnowanie takiego czegoś. No ale. Uf, dobra. Cannot be blinded. Super. Increase. Ej, weź się uspokój, co? Stary. Ja tu se teraz itemy nowe przeglądam, a ty mnie dupę trujesz jakieś. Już? Do widzenia. Ej, to nie jest złe. Power charge on critical assassins of occultist. Pathfinder. Ale 8% wither to jest lipa praktycznie. Na razie olewamy, no olewamy to. No i fajnie, mamy... Aha, jest. Pozbierajmy tu wszystko. Okej. Ej, fajnie. Mamy tego specialization. A, tu można wyciągnąć tego. Nie, nic się nie zmieni. Okej. Kasta jest nowa. No i są te potworki właśnie z tymi kolorowymi tymi, ale fajowo. Ej, podoba mi się. Jak na razie jest spoczko. Ogarnął trzeci ten i... Dobra.
Mamy dodatkowy ten, jak to się nazywa, plecaczek. Tararara. Dobra. Pozbieram, bo nie wiem, co ja tam mam w tych setach. No tier pierwszy już mucimy spoko. Dokończymy jeszcze tego. Tak naprawdę. Jak to się nazywa? Dokończymy Suppressa. I zaczniemy chyba w DPS iść znowu, nie? Co troszkę tam przyspieszymy i nastawimy się już na żółte mapki bardziej. Nie ma co za długo na tych białych chyba siedzieć. Primalist. Ciekawe. Udało się ją złapać jakoś. Volatile Power. Leather Belt. Super. My z Leather Beltów raczej nie będziemy korzystać. Bardziej mi obchodzą Heavy Belty. Ewentualnie abysowe belty z Strengthem właśnie. Jak już mam wybierać? Dobra. Roach Markery. Też tego hejsta będzie. Tam byłem na tym Roach Harborze, żeby zrobić sobie tą skrzynkę, żeby... to mi nic nie robi. I standardowo tam się dostać. Znaczy dostać w sumie. Chodzi mi bardziej, że tam coś zrobić to jest lipa, bo no zamula strasznie. To dużo efektów tam się dzieje dla mojego biednego komputerka. Okej, okay. Assassin Mitsy. Eternal mnie nie obchodzi. Dobra, zróbmy tak. Wykorzystajmy naszą nową sakwę. Tu chyba Bosior będzie, co? Już. On tam jest troszkę wzmocniony na Area of Effect czy coś. Więc miejmy się na baczności. On zawsze za takim zakrętem chyba stoi. Tu gdzieś będzie. Dobra. Albo on klepie jeszcze tym. Tymi, jak to się nazywa? Tymi tornadami. Dobra, leży. Kącik wzajemnej adoracji. Primal Empowered. Czyli jest troszkę mocniejszy. Te empowery, każdy daje coś innego. Tam było napisane, że jakieś krytyki, less damage. Ten Primal chyba, nie? Jest damage taken jest. Nie mogę powiedzieć, że jakoś turbo damage zadaje. No coś tam zrobił. Nie mam odpalonego. O, mam już kół. Dobra. Pełna bateria w chłopa. Potiony się regają. Enter. Żeby nie dostał jakiegoś hita. Odejdziemy, żeby nie dostać drugiego hita. Alchemy, augmentation. Super. Superancko. O, te latają teraz. Czyli to jest sygnał, że lokacja ma te wszystkie bonusy, czy jak? Nie znam się na tym. Standardowo, jak ktoś tam jest mądry w tym temacie, może w skrócie opisać. Można przypiąć taki komentarz i dla potomnych będzie. Kto wie, może ta... mechanika, chociaż nie wiem, czy dodatkowe drzewka ascendancy będą chcieli pchać w główne w korm mechaniki, nie? Ciężko stwierdzić. Dobra, cofnijmy się, bo tam może być korytarzyk, który się za chwilę skończy. Tak jest. Strongbox takim dosyć słabym miejscu się trafił.
Pyk. No, dosyć wytrzymali przeciwnicy, ale ryja wydar teraz. Chodź tu na górę. Jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o naszą postać. Ale nie też tacy, żeby mieli nam jakąś krzywdę wielkę robić. Unikatowca jakiegoś udało się spotkać. Primordial Pool chyba to nie był, nie. Nie przypomnę sobie nazwy tej mapki. Ale ona chyba w zeszłej lidze była na pierwszym tierze akurat, albo drugim. Dosyć szybko się robiło. Nie wiem, czy Primordial Pool to nie był. Nie, chyba. Eternal Life Flask. Nie. Prawie jak w Diablo 3 te kolorki. Takie kolorowe, wszystko fajne. Dobra, masz tutaj Valheista, ziomek. Jest napisany duration. 10 sekund mamy, dobra. Długo. To nie był Superior, nie, to był Hallowed, dlatego taka duża nazwa, to nie. Tu są jakieś schodki. Pusto. No, potiony tam mamy, to możemy tam wbiegać takie zakamarki, zakakaziki. 6 monsterów, to chyba będzie nawet komplet. Pyk, i akurat wróciliśmy, jeszcze zaoszczędziliśmy. Halo, zaoszczędziliśmy Portalixa. No i fajowo, fajna końcówka odcineczka. Zobaczmy tu. Ring, tego chcę zidentyfikować, tego nie chcę zidentyfikować. Pasek mamy, tu paska nie mamy. Teoretycznie, aha, tu mam, dobra. Ten pasek, Cold Fire, Regen. Panie. Jeszcze weapon i amulet i możemy robić tego. Nie to. Z przyzwyczajenia już tu klikam to, to. Rękawice, pyk, armor, tego wolałbym zidentyfikować, to, armor, weapon, armor i amulety, okej, czyli fire, cold, lightning, tu sobie wezmę, tak, tincture, cooling strike, on killing blow, ciekawe. Też. To nie, ale niech se jest, dobra. Aha, i jeszcze to. To tych nie potrzebuję. A nie, to nie jest life, evasion. Już mi się w oczkach trochę. Damage over time multiplier jest, ale cold to nie. Jest life, tak jak mówiliśmy, life, a ja nie chcę. Okej, za co ja dostałem? Czemu za tego dostaję? Oszukaństwo. Dobra, akcept. Glaciera mamy zrobionego, to mamy. Glass Blowers się pojawił. Uhu. 20 alterationów. Trochę żeśmy podgonili znowu. Okej. Wygląda to przyzwoicie. Wygląda to przyzwoicie. Chyba tyle. Hajda, dobra. Zerknijmy jeszcze na czas. Aha, miałem zobaczyć. O, czas to już jest najwyższy. Miałem zobaczyć jeszcze armory, które ja bym tu chciał. Tu mamy 20, tu mamy 20. Buty. Nie, buty i rękawice są. Rękawice. Dobra. Rękawice mogę dać, bo brakuje tak naprawdę 4. Dobra. A buty też tam. Lipa. Okej, czyli mamy rozwiązany problem.
Czy jest coś? A za ile jest ten life? 4 alchemii. Mam 7. Czy jest coś, co chciałbym life'a podbić? To jest słabe, drugi level tylko. Przydałoby się wyższy. Fajnie. I jeszcze coś tam, stary. Zaczarowocha i Molten Shell'a mi zrzuciło. Dobra, Val Orbów mamy 2, to na razie nie. Tyle, moi mili, ja sobie to wszystko zrzucę do... A tutaj jak to wygląda? Achievements. Aha. Challenges, to mnie interesuje. Mamy 5 zrobionych na 40. Tu. A, byśmy musieli... porobić te... Mirora zahaczyć. Te wyfarmić. To powoli zaczniemy robić. Touched monsters. Possessed monster. Be possessed. Lol. Tu, Archive Ascension. Aha, to zrobimy z automatu na pewno. Enchant. Crafted, corrupted, split veiled, mirrored. Aha, tylko equip. A to jest też spoko. Tak sobie przeglądam. O. Fenomena, ciekawe. Też bardzo. Magnum Modifier, sta tam. No. I to jest ten najbardziej przegięty. 20 mam. Z 4 modiferami. Wow. Aha. I tak. Dobra, bo tak se tu przeglądam i czas was traci. No, wiecie, o co chodzi. Szkoda czasu, a jeszcze będę wrzucał to dłużej przez to. Ja wam dziękuję. W następnych odcinkach dalej klepiemy mapki. Nie wiem, czy jesteście zaskoczeni, czy nie. Coś tam się udało fajnie ogarnąć. Tu o, miniaturkę zepierdolone. A cak. Stać mnie. O, ej, ziomek. O, tak. Pyk. Nic. Żegnam was. Trzymajcie się. Cześć.